szybka sprawa, gdzie są pliki do programu Velvet. Klikam, kluczyk, content location i wyświetla się coś takiego. Program Data, Air Music Technology, Velvet. Chwileczkę. Po kliknięciu rozwija się taki katalog tylko obok. O! I wyświetla się takie okienko. Tutaj można sobie wybrać. Nie mogę niestety skopiować tego tekstu. Na wszelki wypadek nie będę tutaj zmieniał tego katalogu i zamiast choose wybieram cancel. A jak tu klikam, to okienko znika. Zresztą pokombinuję tutaj troszeczkę. Po kliknięciu tego okienka ponownie pojawia się tutaj okienko z wyborem i na rozwijalnej liście pojawiają się różne możliwości. I ciekawe jest to, że jeżeli wejdę wyżej, to w tym katalogu mam do wyboru dwa katalogi. Jeden jest ewidentnie nie od tego programu, ale spróbujmy, wybierzmy go teraz. I program Velvet należy teraz zrestartować. Chociaż na razie działa. Wyłączam. A teraz restartuję. Jedną chwileczkę. O! I oto jaki jest rezultat. Pojawia się okienko z napisem Content not found. Please select content location on setup page. OK. I jest kłopocik. Wracam teraz specjalnie, więc na tą stronę. Klikam ponownie rozwijalną listę i wybieram katalog wyżej i wybieram Velvet. Choose. I znowu program trzeba zrestartować. Co niniejszym czynię. Poczekajmy chwilę. Program został zrestartowany. I dźwięki powróciły. Natomiast zwracam uwagę na coś takiego, że jeżeli tutaj kliknę ponownie na wybór katalogu i przejdę sobie na przykład do piętro wyżej, to widzę katalogi do wyboru. Jeżeli przejdę do program data, jest cała lista i na razie tutaj nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli przejdę na C, to już nie widzę program data na liście. Dlatego na wszelki wypadek teraz klikam cancel, bo mógłbym mieć kłopot z odnalezieniem pożądanego katalogu.